A, ta chęć do walki z kim się wcześniej zmierzyłeś. Czy kiedyś to czułaś? No, ja jestem pewna, że tak. Ja nieraz chciałem walczyć z pewnymi ludźmi, no, raz po razie. Więc ja te tutaj rzeczy rozdawałam. Proszę, weź to. I od niej otrzymujemy Versus Seeker, czyli jest to item, który umożliwia jakby walkę no, po raz kolejny z pewnym no, trenerem, który szuka no, szansy na rewanż, więc to jest no całkiem fajna rzecz, jeżeli wam zależy na jeszcze łatwiejszym zdobywaniu doświadczenia expa, więc dobrze to oczywiście od tej tutaj dziewczyny wziąć. Więc już to sobie załatwiłem, wszystko jak mówię jest u mnie uzdrowione. I w poralni coś jest do roboty, jeszcze tak, chyba w tym domu obok, chyba ten dom był dosyć istotny. Otóż nim mamy no tego oto pana rybaka, albo jak on to się teraz nazywa. Jestem guru rybołówstwa. Po prostu kocham łowić ryby. Nie mogę bez tego wytrzymać. Powiedz mi, czy lubisz łowić ryby? No w Zeldzie to było przyjemne moim zdaniem, więc tak, powiedzmy. Chociaż na żywo tego nigdy nie robiłem. A, świetnie! Lubię twój styl! Myślę, że możemy być przyjaciółmi! Weź to i łów, młoda przyjaciółko! I od niego mamy starą wędkę, którą no mniej więcej możemy łowić kilka pokemonów z wody. W tym magikarpia, że to będą głównie magikarpie do łowienia z tej starej wędki, ale no, zawsze coś niby. Łowienie ryb to droga życia! Jest to jak najwspanialsza poezja! Od mórz do rzek! Idź i złów wielką, grubą rybę, moja przyjaciółko! Owszem, postaram się, ale nie z tą wędką, bo ta wędka jest no stosunkowo no, bezużyteczna, skoro ją się głównie łowi magikarpie na poziomie 5, więc nie dziękuję, nie zamierzam tym łowić jakoś szczególnie w żadnym wodnym zbiorniku. Tutaj jakiś pan, jego matchup, coś tam, tak chyba, tutaj, nie wiem, by to jakieś, nie wiem, tutaj fundament, jakiś dom stawiali. Więc tyle w tej kwestii, nie, no, oni nie są jacyś, nie wiem, szczególnie ważni. Ty co powiesz? Jesteśmy ostrożni co do zanieczyszczeń. Słyszeliśmy, że grimery się rozprzestrzeniają w toksycznych odpadach. Grimer, czyli tak, pokemony trujące, więc niech was nie zdziwi. Tutaj też ten dom, wiecie, koło domu jest tabliczka, która go oznacza, więc to musi być, to wiecie, też taki ważny dom, że jest tabliczka, ten dom jest istotny, no to jest coś, co na pewno też warto zaznaczyć. Tak myślę, że ten dom, no w sumie każdy dom, gdzie jest tabliczka koło niego jest no taki w miarę istotny, więc warto do niego wejść i tam zawitać. A ten dom jest to no, jakby fan klub Pokemonów i w nim widzę no kilku tutaj fanatyków oczywiście. Po prostu uwielbiam mojego Seala, bo to jest taki cudowny. On robi kiuk, kiedy go przytulam. To jest dziwny odgłos do robienia, kiedy się kogoś przytula, czy jest się przytulanym. Czy Seal, nie wiem, czy się Seal tego cieszy? Nie, może go dusisz? Nie wiem. Hum, mój Pikachu jest tak, jest dwa razy tak słodki jak tamten. Jak który tamten? Jak Seal? Czy jakiś inny Pikachu, którego nie widzę w tym pomieszczeniu? Nie mam pojęcia. Dobra, ale ten gość, nawet jest właśnie ten gość w kapeluszu, to jest to właśnie prezes tego całego klubu fanów Pokémon. Wychowuję więcej niż 100 Pokémonów. O tak, jestem bardzo, nie pamiętam znaczy fusji, ale coś tam do Pokémonów z pewnością jestem. Więc, czy tu przyszłaś, żeby może moją historię o Pokémonach wysłuchać? No powiedzmy, no w sumie to jest ważne i też za to otrzymamy pewien item. A więc dobrze, słuchaj. Mój ulubiony Rapidash jest słodki, cudowny, inteligentny, plus wspaniały. Ty też tak myślisz? O tak, jest przecudowny, uroczy, taki uprzejmy, kocham go. Przytulam go, kiedy śpi, taki przytulaśny i ciepły, spektakularny. Badaj godzinę. A, chyba cię nazbyt długo przetrzymałem. No. To było trochę zbyt dużo informacji, moi panie. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Chcę, żebyś to ode mnie dostała. Kupon na rower, więc nie musimy, wiecie, płacić miliona pokedolarów za, no, za rower. Możemy za niego dać ten oto kupon od pana prezesa, więc dlatego warto z nim pomówić. To wam też na pewno, wiecie, grę przyspieszy. No, przemieszczanie się pomiędzy miastami czy tam innymi, no, lokacjami. Tak, weź ten kupon na rower do sklepu z rowerami w Azurii. I
wymień to za rower, zupełnie za darmo. Nie martw się, mój ulubiony Firo sprawi, że polecę gdziekolwiek potrzebuje. Więc nie potrzebuję mieć roweru. Obyś lubiła jeździć na rowerze. A więc dziękuję za, no głównie za kupon, no niby też za tą opowieść o tym rapidaszu, ale no za nią nie wiem, czy rzeczywiście dobrze jest dziękować, bo to nie wiem, to była dziwna opowieść, nie do końca taka, której bym chciał wysłuchać w szczegółach, ale on to powiedział tak czy siak. Okej, ten dom. Cześć, masz może Spiroła? Chcesz może go wymienić za Farfetch'a? Oj, uwierzcie, wy się z nią nie chcecie wymieniać. Otóż Farfetch'd. Jest to Pokémon typu normalno-latającego i ten Pokémon nigdy nie ewoluuje jak na takiego Pokémona. Ma on naprawdę beznadziejne statystyki. Otóż suma bazowych punktów do wszystkich statystyk wynosi tylko 352. To jest, wiesz, jak mówię, jak na Pokémona, które nigdy no nie ewoluuje, jest to wynik beznadziejny, wręcz koszmarny. Farfetch'd to jeden z najgorszych Pokémonów pierwszej generacji i naprawdę nie łapcie go, nie bierzcie go do drużyny. On się nie będzie nigdy dobrze w walkach sprawował. Po prostu obijajcie go. A ten duży dom przed nami, owszem, to jest kolejny stadion i chcę tam wejść, ale drzewo, płot, drzewo! Otwierać! Dobra, my tam póki co nie wejdziemy, dopóki nie zdobędziemy pewnego itemu, ale no oczywiście go zdobędziemy dopiero, no nieco potem w grze, nie dzisiaj, ale no w całkiem niedalekiej przyszłości. Jeszcze może zobaczmy, co tam w Pokémarcie, co tam oni mają, może coś ciekawego, nowego do sprzedaży, ewentualnie też oczywiście ja mogę czegoś się pozbyć ze swojej torby. Co ja w ogóle mam, jeszcze tak się upewnię, szybko przejrzę. Mam jeszcze 12 Ripple i takim dużo. O, mam ten samorodek, który oczywiście mogę sprzedać za wysoką cenę. No, czyli 5000 PokéDolarów, całkiem nieźle, muszę przyznać, więc oczywiście to sprzedajmy, bo innej funkcji, no, to właściwie nie ma. A teraz zobaczmy, co ty masz mi do zaoferowania. Widzę Pokébole, ile mam w ogóle ich? 9, a... Nie potrzebuję mieć ich więcej, póki co kupię sobie za to kilka tych super potek na wszelki wypadek, niech będzie też może 5. Więc potki dla mnie, coś może innego, mamy lek na zamrożenie i więcej odstraszaczy, więcej odstraszaczy, ale chyba nic z tego nie będę brał, nie sądzę, że będzie póki co potrzeba, bo póki co chyba żaden Pokémon, którego no w najbliższym czasie spotkam, mnie nie jest w stanie zamrozić. No, odstraszaczy mam z kolei bardzo dużo, tam chyba 12 sztuk, to jest naprawdę wystarczająco, więc ich też nie będę kupował, tylko jak mówię, wam pokazałem, co tu jest do kupienia. Ja tam tylko, jak mówię, kupiłem parę super potek, nic więcej, bo nie potrzebuję. Póki co udajmy się na prawo, do drogi numer 11. I tak, ta jaskinia to jest wejście do jaskini Digletów i może teraz powiem, co tam można spotkać. Aż ciekawe, co niby można spotkać w jaskini Digletów? No, Diglety naturalnie. Otóż Diglett jest to Pokémon typu ziemnego. Jest bardzo szybki i ma dobrą ofensywę, całkiem dobre ataki. Jednak co mu brakuje, to punktów zdrowia. Ma ich on zawsze naprawdę mało, to jest główny kłopot z tym Pokémonem. Ale jak mówię, jest szybki, no całkiem dobra ofensywa, całkiem agresywny. Jednak szczerze mówiąc nie jestem jego dużym fanem, osobiście wolę z Pokémonów ziemnych Sandshrewa, no który niby jest wolny, ale no też mocno bije i no który też no, ma trochę tej defensywy zachowanej. Ale nie, jeżeli chcecie, to Diglett też nie jest takim złym pomysłem, po prostu ja osobiście preferuję jednak Sandshrew. Ale jeszcze! Jest także mała szansa, no mała, ale jednak jest szansa na to, że spotkacie Dugtrio, który jest formą ewolucyjną Digletta. No i ma ogólnie, wiecie, te same zalety i wady co Diglett, tylko że po prostu jest ogólnie ulepszoną wersją. I tak Dugtrio, występują te Pokémony na około 30 poziomie, więc są one na bardzo wysokich levelach. I jeżeli byście takiego złapali, to on, uwierzcie, bardzo, bardzo wam pomoże przy najbliższym liderze stadionu, bo on będzie słaby na Pokémony typu ziemnego, tak wam z góry powiem, taki mały może spoiler. Ale jak mówię, jeżeli macie z nim kłopoty, to Dugtrio na poziomie około 30 naprawdę wasze kłopoty, no, powinien śmiało rozwiązać.
I także na drodze numer 11 nowym Pokemonem do spotkania i złapania jest Drowsy, czyli Pokemon typu psychicznego. Jak mówiłem, jest to Pokemon raczej defensywny jak na ten typ. Jego głównym atutem jest jego specjalna defensywa. I w sumie ta defensywa z typem psychicznym jednak mogą moim zdaniem iść w parze całkiem dobrze. Tak osobiście sądzę, że to jest jednak całkiem dobra kombinacja. I też w sumie Drowsy, też jeszcze poza tym się uczy kilku całkiem fajnych ruchów, czy to ofensywnych, czy to takich, nie wiem, bardziej taktycznych, czy może tak, nie wiem, takich, co też nanoszą statusy. Ogólnie też właśnie moveset Drowsy'ego jest ciekawy, moim zdaniem. Więc ogólnie ten Pokémon, ciekawy, moim zdaniem. Naprawdę warto rozważyć, czy go łapać, czy nie. Myślę, że jest całkiem dobrym tutaj dodatkiem do waszej drużyny. Ale ja to również wolę na trochę później zostawić. Uwierzcie, mam co do tego dobry powód. Póki co tam nie będę się wybierał. Tu mamy co? Przebudzenie, okej, niech będzie. Chociaż jak mówię, nie będzie mi ono aż tak potrzebne, tak mówiąc szczerze. O, już cię dam złapać się, tutaj przez młodzieńca. Ruszajmy! Ale nie oszukuj! Nie zamierzam, zresztą żadnych cheatów do Pokemonów nie znam. Osobiście. To jest Eddie, masz Ekansa na 21, całkiem wysoki level. Oj, to mi wcale nie ułatwi zadania, to wystraszenie, obniżenie mojej ofensywy. To nie jest fajna rzecz, ale spróbuję póki co zobaczyć. Oj, jeszcze wpatrywanie się w moją duszę, która mnie paraliżuje, więc chyba Allegretta się będzie musiała z tej walki wycofać i muszę tutaj wysłać kogoś innego. Chociaż ten Mega Punch wcale tak mało nie zrobił, mimo tego spadku ofensywy. Wiecie, może jednak Allegretta spróbuje tutaj zawalczyć mimo wszystko. Może to się uda, nie jestem oczywiście pewien, trochę tutaj ryzykuję, ale jak mówię, może da radę. Zresztą Ekans też nie jest jakimś takim Pokemonem o wybitnej ofensywie, więc myślę, że tym bardziej Allegretta da sobie z nim radę. Teraz tym bardziej. O, tylko teraz, się wystraszyła z powodu tego konsania, którego Ekans użył, więc trochę szkoda. O, i teraz, kiedy, masz szansę zaatakować, to podłujesz naprawdę. A teraz pewnie będzie, że jesteś paraliżowany. O, jednak nie. Myślałem, że wiecie, będzie napis, że Allegretta jest paraliżowana i nie może przez to atakować, ale jednak się tutaj przemogła i zwyciężyła z tym Ekansem. Jak mówię, Ekans nie jest to moim zdaniem dobry Pokémon typu trującego. Jest naprawdę niezbyt szczególny. Allegretta level up! I pokonany Eddie! Ha? To nie w porządku! Ale chociaż nie oszukiwałem, więc tyle dobrego. Z tego się, mój drogi młodzieńcze Eddie, powinieneś cieszyć. I tam widzę na dole staruszka, to będzie kolejny trener. To póki co sobie Kargaroka może na pierwsze miejsce, jeszcze chyba go dzisiaj w akcji szczególnie nie widzieliśmy. Więc dziadku, co tam masz? Wygrana, przegrana, albo remis. Trochę ciężko o remis w walkach Pokémon, to jest możliwe, ale nie takie łatwe. I Hugo! Hugo w prawo! Więc Hugo wysłał Poliwaga! Ale i pamiętajcie, wodny Poliwag bije ognistego Charmandera! Przestajmy z tym, więc Poliwag, mogę tu dać w sumie gadżet, byłaby ona lepszym pomysłem, ale i Kargaroka chyba sobie da radę, więc użyjemy... tak myślę, najpierw może jednak łypanie. Najpierw łypanie, potem użyjemy ataku furii. Tak się upewnię, że ten Poliwag po prostu padnie po tych kilku atakach, albo po tym jednym ataku Kargaroka. Mam taką nadzieję. I atak furii, więc raz. O, krytyczny, nieźle, nieźle. I dwa. I dwa na dwóch tutaj ciosach. Niestety Kargarok zaprzestanie. Jeden cios więcej i byłoby już po tym Poliwagu, ale cóż, jeszcze dziobanie tutaj użyjemy i teraz na pewno będzie po nim. I Horsey? Wiecie co, może jednak zmienię na gadżet. Jak mówię, ona się dobrze sprawuje przeciw Pokemonom typu wodnego. Ogólnie gamblerzy, czyli na polski tłumacząc hazardziści,
To są całkiem ciekawi trenerzy, bo tak naprawdę nigdy nie do końca wiadomo, jakimi oni się będą Pokemonami posługiwali. Niektórzy mają wodne, inne ogniste, inni nie, mogą mieć może normalne czy tam elektryczne, nie jestem pewien, ale jak mówię, nigdy nie jest pewny, jakie Pokemony będzie mieć przy sobie jakiś hazardzista, jakiś trener tego typu, więc myślę, że to jest coś, co warto całkiem tutaj powiedzieć o na ich temat. Hugo pokonany! Hacia! Nie poszło po mojej myśli! Hacia! Jakże fajny odgłos, taki wykrzyk, gdzie takie hacia! Nie wiem, tak mi się fajnie kojarzy, nie wiem z czym nawet, ale po prostu fajny odgłos mimo wszystko. O, i akurat tutaj kolejny gość. Uważaj na przewody!